To był 31 października. Współlokatorzy pewnego chłopaka zauważyli, że od kilku dni nie wychodzi on z pokoju. Mimo, że codziennie próbowali się do niego dostać, to drzwi były zamknięte. A z wewnątrz pokoju ciągle dobiegały hałasy i słowa współlokatora, który zapewniał, że wszystko jest dobrze. Dzisiaj jednak słysząc głośny huk dobiegający z pokoju, postanowiło znowu się do niego dostać. Drzwi tym razem otworzyły się bez problemu. Jednak gdy weszli do środka, zamknęły się z impetem, a cała czwórka zapadła w głęboki sen. Możecie zdjąć wasze opaski. Wytyfy. O, fajnie. O, wtedy mamy liczyć 10. 4 minuty na... bo ty jesteś nawigatorem jakimś. Na to, żeby co? Szymek, czy mamy 5 minut na to, żeby się stąd wydostać? Nie, nie, to jest 5 minut na pierwszą rzecz. Dobra, mamy 4,5 minuty na pierwszą mam rzecz. Mam nowego kompana. Na co mamy 4,5 minuty? Na pierwszą rzecz. Okej, okay. Czyli na co? A jakieś wskazówki, czy mamy sobie ją sami znaleźć? Jest na klawiaturze. A czemu Piotrek śpi? Nie, on jest przywiązany. Jestem przywiązany, nie śpię. Wydyfy, nie możemy się do niego dostać. Tam jest! Co? Szymek, ty psycholu, wypuść nas. Ja go nie słyszę. To jest jakiś szot z napisem nie dotykać. Co? O Jezu. Szymek krzyczy, żebym pomógł. Co? Co jest? Ej, co jest? Ej, dobra, nie, bo zaraz Szymek zginie, jak nie znajdziemy, no. Ej, dobra, chwila. Na klawiaturze coś... Czy chodzi o tego fantastycznego ludzika Lego? Powtarzam jeszcze raz, spróbuj napisać coś na klawiaturze. Aha. A, napisać coś. O. Musisz prowadzić jakieś hasło. Jednak uważajcie, każda próba błędna hasła zmniejsza czas o 10 sekund. O, no, co ty zrobiłaś? Ej, hasło? A podpowiedź do hasła? Tu jest napisane nie dotykać. Nie wiem, a wpisz Minecraft. Wpisz Minecraft. Minecraft, nie dotykać. Ej, tu jest coś, to mogę dotykać. 3R. 3. Ej, dobra, patrzcie po ścianach. Nie, 3 to jest 3 litera. Więc patrzymy po kolei. Ej, Kamil, po ścianach się rozglądaj. To na krzesło. Jest! 1A! A! Jest, tutaj jest A! Tego nie widać praktycznie przez to światło. Czyli mamy... Ej, tutaj jest jeszcze coś, 500! 500! Mam 2O! 2O? 2, myślisz, że to jest 2? 2O? Tutaj, patrzcie. O nie, zostało nam mało czasu. 2E! 2E! No 2E jest. 2A? 2E! Dobra. Dobra. A, E, R. O, Z? A, nie, o nie! Dobra, słuchajcie. Przygotowałem się na takie okoliczności. Skoro wam się nie udało, dam wam szansę jeszcze raz, tylko na dłuższy czas. Otóż na stole obok Kamilka teraz widzicie kartkę, na której jest napisane nie dotykać. Czy widzicie tą kartkę? Nie dotykać. Co to jest? Znajduje się tam nabój, który jeśli wypijecie, dam wam 15 minut dodatkowych na rozwiązanie tej łamigłówki. To mamy to dotknąć, czy nie? Tak, to jest nabój, który jeśli ktoś wypije, będziemy mieli 15 minut dodatkowych. Wylzerujesz. No, albo dobra, daj Piotrkowi, bo to... Nie no, Piotrek, ocal nas. Dobra, a Piper pije. O kurde. Okej, obok szafki stoi mleku na wszelki wypadek. Gdzieś stoi mleko na wszelki wypadek. Ale nie słyszałam gdzie, więc ja muszę wytrzymać to mleko. Aha, oszukałem frajera. Łatwo, łatwo. Ej, dobra, dobra. Dobra, wrócił nam czas. Liter. Uratujcie mnie. Co to za dźwięk? Ej, 7L, 7L. 7L mam, 7L mam, mam 7L. Mamy 7L. Do, tu jest 7L, to jest mało widoczne strasznie. Takie malutkie, one są dobre. No, to jest mało widoczne bardzo. No właśnie, czekaj. Tutaj, tu nie ma nigdzie. Na łóżku, gdzieś. Ej, zobaczcie na walizce. 7 liter. 7 liter. Full steak.
7 liter. A co, ty napisałeś? Nie, to było. Było napisane, że 7 liter? 7 liter. Okej. Coś z poduszka wyje w ogóle. Co jest? Bo ja mogę zaimprowizować, bo się wydaje, że znam to hasło, ponieważ nasze hasło na razie brzmi aerozol. Brokenom i potem jest więc... Aerozol, spróbuj. Aerozol, spróbuj, no. Jest! Dobra! Dobrze, musimy znaleźć rzeczy, które mogą najpierw... Zajmij się skręcę na łóżko. Uwolnić nas, no. A potem wyjść z tego pokoju. Proponuję znaleźć coś, co nas uwolni. Coś, co was uwolni? Ja wszystkim mogę was uwolnić. Ej, wytyfy! Ja słyszę Szymka z... Ja słyszę Szymka z tego kibla. A może Łukasza uwolnił, znaczy zamknął tam. Łukasz! Łukasz! A spróbujcie go, a nie poczekajcie tam. Ej, tu jest... No, tu się... Ale tu jest nie da. Dwa... Ale tu jest kod, na pewno gdzieś kod. Jeden. To będzie najłatwiejszy kod. Jakieś odkryte narzędzia, mogę widać? Dobra, jednak ten kod nie działa. Ej, dobra, bo ja już nie wiem, co mamy robić. No, proponuję najpierw uwolnić nas. Uwolniłem się. Piotrek się sam uwolnił. No. Dobrze, Piotrek. No, słabi jesteś trochę. Tu jest jakaś kartka, ale jej nie wolno dotykać. Tu jest, proszę, kochana. Nigdy nie spotkałem kogoś tak wyjątkowego jak ty. To są kinderki. Inteligencja, jesteś żyjącym aniołem. Ciekawe, czy te błędy i zgubione literki to jest specjalnie, czy to... Chyba to jest specjalnie. Właśnie nie wyobrażam sobie, że Szymek takie błędy robił niechcący. Właśnie znalazłem kinderki. Przypominam, ze środkowego monitora możecie korzystać. A, ze środkowego monitora można korzystać, a czy to jest tajne? Tajne 7Z. Okej, odpal to. Nie, klucz, tekst. Tu po lewej musisz, no. Ale nie mamy hasła. Czyli musimy z tych... No nie, żeby... Myślę, że żeby dostać... Co robimy? Mogę zobaczyć? Nie no, Szymek raczej... Nie spotkałem nikogo tak wyjątkowego jak ty. A może właśnie to jest takie samo jak tam? Spróbujcie to samo aerozol. Wątpię, że będzie takie samo. Próby cię tu nie kosztują. Prawidłowe hasło. Piątek! Naprawdę jakby wygląda jak... Tak! Musimy mu to zjeść. O nie, zepsujesz. Nie no, w wiodzie nic nie ma. Gdzie to jest? No właśnie nie wiem. Nie, tylko ty masz. To dlaczego ja słyszę drugi raz dźwięk? Bo tutaj, stąd. A, wszystko jest stąd. Dobra, no mamy ten list. Może chodzi o to błędy tutaj, bo... Brakuje wskazówki. No. Halo. Dzięki. Halo. To są błędy, no ale to skupia na tyle z tym błędem. Wytyfy. Pani skarżyła się, że muszę w końcu naprawić swoje błędy ortograficzne, ale jakoś to nie idzie. Ej, błędy ortograficzne. Mówiłam o tych błędach ortograficznych, no to ale pisz. Mam je wpisywać jako tak, hasło? Tak, 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 tak. No to ja już myślałam. No ja powiedziałem, że tak. Jedyna osoba z potencjalnym wysokim IQ. Ej, ale nie mogę znaleźć myszki, jakby co. Rozwiążę. Tu masz. Jest dobra, już ci powiedzieliśmy, że masz wysokie IQ, a ty myszki znaleźć nie możesz. I przepisuj błędy ortograficzne. O, coś gada. Co? Łukasz! Dlaczego takie sprawy jak moje są zamiatane pod dywan? Dobra, bierzcie to, no. O? No i... Słuchaj, 6309728574. Myślę, że ewidentnie Szymek ma schizofrenię, możemy sobie pisać. I nie, bo to są jakieś kropki i kreski w ogóle. To nie jest tak, że to jest przypadkowe. To? No. Może jest przypadkowe. Spróbuj. No i nieprawidłowe hasło. O, to był jako liter alfabetu. Woda się zaczęła sama lać, Filip. Co? Woda sama się zaczęła lać w łazience. Woda się w łazience leje. To chyba znaczy, że jest nam coraz gorzej nam idzie i on już tam tonie w tej łazience. A myślisz, że to krzesło specjalnie to co? To samo zaczęło działać. Co? Sam wiatrak zaczął działać? Co jest? Ej, wytyfy! Nie, to jest duch koks pingwina. Duch koks pingwina! Nie! Dobra, chłopaki, to wy może zaczniecie robić zagadkę z walizki, a my z Filipem spróbujemy rozwiązać tą. No, a weźcie spróbujcie to pan z tą walizką coś zrobić. Tu macie to i macie walizkę. I tyle. Pokaż. Ale fajna zagadka.
Ja mam walizkę, a ty masz to. A pierwsza literka z danego słowa z Bogiem. 3-0? To nie. To są trzy, to wszystko było źle. Znowu. Myślę, że może wie. Ostatnio jakieś dziwne dźwięki dochodzą ze z moich słuchawek. Kojarzy mi się to z jakimś alfabetem Morsa? Słyszałem o tym od mojego taty. Chodzi o wystukiwanie różnych rzeczy. Podobno, gdy się usłyszy jakieś dziwne uderzenia, to można dopasować to do jakichś cyfer albo liter. Mega dziwne. Słuchawek. Sio. Chyba. Kochana. I zobacz, jakie układa nam się hasło. Już mamy na ta. Oho. Macie tu słuchawki. Na nich na jest... Ta. Są liczby jakieś. Tak, to takie jak robi takie to jest długie, a jak jest stuk, to jest krótkie. O, udało ci się! Udało się, hasło brzmiało Natalia, chciałam powiedzieć. Uhu. I co tam ma? To jest bardzo ciekawe. Mamy plik, pen, piątek i kilku zer. Okej. Okay. Znaczy na razie widzę jedno. Oj, to nie wiem już. O, tu jest jakieś drugie, 8. Ej, to jest klucz do czegoś, może to jest do... Do walizki? Albo do łazienki, nie. Macie kartki, możecie na nich pisać. Chcecie długopis? Proszę. Trzymaj, ja nie wiem, jak on fotel posa. No jak, on... Te dźwięki mnie rozgrywają, bo u nas jakieś kanały jest. Czekaj, jest na pewno 3. 3, 6, 8, 3? No, nie działa. A 6, 3, 8? Spójrz, coś, jakąś kombinację z tymi trzema cyframi, dobra? Proszę, no tutaj... Jest, mam! O, działa? Jest. 8, 3, 6. No. Okej. Okay. Muszę po kolei. Dobrze. Co to jest? Tutaj. Czemu dostaliśmy awokado? Czemu awokado? Dostaliśmy awokado. Co mamy zrobić z tym awokado? Przysiadł na awokado. Nie wiem, no. Chcesz mi do niego dostać? Nie. No proszę znaleźć. Ty jesteś pani komputer, zagadki do tego. Ja nie mogę być tu przywiązana. Ten selekcja. Dobra, trzymaj. A ja co? Trzymaj. Myślę, że łatwiej ci pójdzie. No co mi łatwiej pójdzie? To ten plastikowy widelec jednak się przydał do czegoś. No da się. Dobra, co teraz? Jej, wolność! O! Coś przez drzwi się wsunęło. Ej, bo mamy kartkę jakąś. Co to jest? Do liczby. Pokaż. To jest 0 jedynki. A jak? Wygląda to? No to podejdź, zobaczysz. Jest po prostu dodawanie w słupku. No, jest to dodawanie w słupku. Też masz jedną, ale... i tu masz. Dlaczego dwie? Jest Aezak mi jest to? Halo, co? Po co jest awokado? Ja się bardzo zastanawiam, co jest to awokado. Środkowy monitor. No, z do jedynki. Z Y, Z. A może to jest jakieś hasło? Typu. No, nie wiem. No, Aezak mi to jest. Kod do GTA, pozdro. No ale A to jest 0000, E to jest 00100. I to, teraz dlaczego E to tak wygląda? Zobacz sobie, postaraj na monitorze sobie zobaczyć, jak to jest. A to jest po kolei, patrz, to wyjaśnione. To musimy chyba podpisać kolejne literki. Macie długopis? Gdzie jest ten długopis, co wam dałam wcześniej? Ale co z tym wiatrakiem jest, bo... On co chwilę się włącza w ogóle. Tak sam z siebie. A że my mamy tam z awokado, to rozpisać na to. A i ile mam cyferki dodatnie, już wiem. O jest, 200 IQ. Czy to jest polskie awokado, czy angielskie awokado? Przez W. Zobacz, Piotrek, pod łóżkiem co jest. Z tamtej strony, bo musisz. Tam coś jest. Co tam jest? Ja to wezmę. Tyfy. A to jest zamknięte też. Macie ten nożyk? No. No ty go tutaj, tu jest. Tu jest. Trzymaj, ktoś mówi cały czas. Nie korzystajcie z niego, nie korzystajcie z niego, nie korzystajcie z niego, nie korzystajcie z tego nożyka, musicie znaleźć coś innego. Przemek mówi, żebyście nie korzystali z tego nożyka, tylko znaleźli coś innego. O! O! Mamy coś takiego. Co to? O nie, a to też jest na kłódkę, jedynie mamy kluczyka z nami. Moja kłódka. Do kłódki? Nie, klucz. Ej, mam do czegoś kod, ale nie wiem, czy to do świnki Peppy na podłodze może. No. A jest 5? 3. Pierwsze dwie się nie liczą. Czyli 3, 5, 7. O kurde. 3, 5, 7.
I co, i tu będzie klucz do tamtego i otworzymy i... Jeszcze dwie papki. Dobra, w drugą stronę, trzy. Nie działa ten kod. Jak coś odkładam na stolik, rzeczy ale niedozwiązane. Rzeczy do dozwiązania tutaj zostawię. 8 i 0. To dawaj, patrz. Ctrl F i wpisuj, i szukamy. Od jedynki do dalej. Nie można jedynki. Okej, okay, no to dalej. 3. Ale... I dobra, jest 3. Mamy 3. 4. No i 0 też jest, wiadomo. 3 cyferki, czyli był 8, 0 i 3. Tylko gdzie jest 8, gdzie jest... 8, 0, 3. 0 było niżej, tak? 8, 3. 0, 8, 3. Tylko jaka kolejność? Wyżej niż 8. O dobra, 3, 0, 8. Mam to tylko 0. 308. Ja na przykład nie mam. Mam! Mamy świnkę Peppę. Co myślicie, że jest śwince Peppie? Szymek Minecraft w niej był pewnie. On... Ohoho! Co, żeby uwolnić kogoś? Nie, żeby to otworzyć. Okej. Okay. I coś jeszcze stąd mamy znaleźć? Nie, myślę, że nożyczki były tutaj. O, dobra. Co to slime, jest? Slime. No nie, no... Dzwonisz. A co, w slime coś będzie, czy... Zobaczymy. Dobra, Kamilek, pokaż. Dobra. Mogę obadać slime'a. No to obadaj, bo ty lubisz. Tu coś, jest. Pokaż go. Wszyscy chcą slime. Fajny, nie? Został mój slime, ja go zdobyłem. Ale super. Kluczyk! Dobra, jest klucz. Do czego nam był potrzebny kluczyk? I zaczyna nam dobrze. Do tego. Ale dobrze, wszystko znalezione. No nie? Fuj, ciekawe, fuj. Mogę wyczerć jako z pingwin. No chyba trzeba. O, o kurde. Ej, to jest do tego! Tu! Tam kot. To faktycznie. Nie, tutaj nie, tutaj nie. A ten nie tak? To się jak gdzieś indziej wkręci. Odpuśćcie. Nie. Wyty. Zagadka z awokado. No to jest to. 351. 351, tylko nie wiem gdzie wpisać ten kod. 351? Tutaj. Kurczę, dobra. Kod wpisany. Ale jeszcze drzwi są zablokowane, wydaje mi się. Co? O nie. O, poczekaj. Ja walę. Ej, dobra, tego o, bolca chyba. Dobra. Obstawiamy, kto jest za drzwiami. Może wreszcie to twój... Uwaga. Niestety nie udało wam się dostać w odpowiednim czasie. Uciekłam od was i pewnie szybko nie wrócę. Ale chętnie wypuszczę was z pokoju pod warunkiem, że podacie mi odpowiedź na jedną prostą zagadkę. Szli i jedli coś, czego nie mają, bo gdyby mieli to, co jedzą, to by nie byli by tym, kim są. O kim mowa i co jedzą. Czytaj przez przypadek. No też. Godzi o wiarę? Nie. Ludzie powietrza. Nie można jeść powietrza. Szli i jedli coś, czego nie mają. Co jedzą. Bo gdyby mieli to, co jedzą, to by nie byli tym, kim są. Bezdomny? No ale co je bezdomne? A no on właśnie nie je. O. Bezdomni? Ale kto i co jedzą? Nie je. Może zbierzemy to w tym pokoju, gdzie jest. Aha! Wegetarianie stary, śli z mięsem. Wegetarianie i śli z mięsem. Ej, mamy 15 minut na to, bo czas nam wystartował znowu. Nie wiem, czy jesteś tego świadomi. Nawet czas nie leci? Bo Szymek nas nie wypuści. Dobra. Wegetarianie, mięso. Nie, to też bez sensu. Nie. Czekaj, śli. Sobie szli. Jedli coś, czego nie mają. Czyli ale czego nie mieli? Nie mogą tego posiadać, bo gdyby to posiadali, to co zjedli, to nie byliby tym kim są. Dobra, chodźmy do pokoju tam. To jest zimno bardzo. Aha, i bo strasznie. Tu czas leci. Okay. No już, już! Się zaczyna! Nie wiem, jakie jest hasło. Możesz sobie coś powiedzieć do tego hasła. Kot w pingwin. Nie, na pewno nie. Spytaj się, czy kot w pingwin. Czy chodzi o koks pingwina? 5 strzałów mamy jeszcze! No nie no! Ja nie mogę! Ale ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Coś, czego nie mają. Czego można nie mieć, a można jeść? Ej, ja nie mam pojęcia, co to może być. Serio. Oj, oj, oj!
Oj, oj, oj! Zaczęło nas gazować! No to nieźle! Ja umrę na łóżku! Halo, proszę przestać gazować! Wiem, że jest to niewypuśćne. Kamil, nie umieraj! Ja mam minę milczynka, jak siedział przy tym komputerku i tak klikał. Ale będzie czat des, nie? Powoli zaczyna zrobić coraz bardziej w sumie gęsto. Gęsto tutaj jest powoli. Jakby też tu jakąś podpowiedź. Jakaś podpowiedź. Cztery akceptowane odpowiedzi. Tu cztery akceptowane odpowiedzi. Ja nie wziąłem cztery, bo nie mam ani jednej. Bo na pewno chodzi o człowieka i jakąś część zwierzęcia. 100%. Na przykład ogon. Powiedział, że tak. No, 100%. Siedli część jakiegoś zwierzęcia, skrzydła człowiek na przykład. O. Co? Skrzydła i człowiek. Skrzydło człowiek. Teraz tutaj już nie słyszę. Jeszcze raz. Skrzydło człowiek. Co? Analizuj odpowiedź. Analizuj odpowiedź. Zastanawienia. Chyba, słuchajcie. O! Udało się! No zaraz o, licz! Dobra, patrzcie, udało się! Udało wam się. Drzwi są otwarte. Możecie ją przyjść. Wreszcie! Piotr z dobry finisz zrobił. Witam was! W takim razie, to co? To jest tyle z tego odcinka, jesteście debilami, że nie potraficie niektórych rzeczy. Ale zostawcie mi subskrypcję i jeśli chcecie tego więcej, następne razy będą łatwiejsze, żeby sobie poradzili. No dobrze, dlaczego było. Skrzydełka?